Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ByRnews, gdzie prezentuję Wam subiektywnie wybrane przeze mnie newsy i ciekawostki ze świata gier wszelakich. Nazywam się Bartek Sztobryn, a dzisiaj poruszymy tematy nieco bardziej technologiczne, będzie m.in. o polskich goglach VR. Jeżeli marzyliście o goglach VR polskiej produkcji, które nie dość, że będą konkurowały z zagranicznymi pod kątem jakości, to jeszcze ceną, to właśnie Wasz sen ma szansę się spełnić. 29 lipca na Wspieram To wystartowała kampania Dreams, czyli polskich gogli VR. Według producentów soft, który oferują w standardowych pakietach, pozwoli uruchomić w trybie VR takie gry jak CSGO, Wiedźmin 3 czy Superhot. Projekt zostanie zrealizowany, jeżeli do 12 września 2016 roku otrzyma przynajmniej 30 000 złotych wsparcia. Wiem, że gogle VR to mimo wszystko drogie zabawki, o czym może świadczyć fakt, że żeby otrzymać gogle trzeba wesprzeć projekt na kwotę zaledwie 120 zł, po których otrzymamy starszą wersję 1.0. Jednak jeżeli Was zainteresowałem, może warto kliknąć w link, który pojawi się w rogu, albo poszukać go w opisie. W końcu trzeba wspierać rodzimy biznes, prawda? Pozostajemy przy technologii wirtualnej rzeczywistości i to z powodu tak zwanego czubka świata. Everest VR to fotorealistyczny miszmasz symulatora wspinaczki i gry survivalowej, w której celem jest oczywiście wejście na Mount Everest. Gra studia Sulpho Art Studios póki co zbiera mieszane recenzje na Steam, zwłaszcza, że nawet cena promocyjna nie jest szczególnie powalająca, jeżeli chodzi o gry niezależne. Choć z drugiej strony dostępne do przeczytania fragmenty recenzji z gazet są zachęcające. Może więc warto dać tej grze szansę. Co Wy na to? Link jak zwykle w opisie i może też gdzieś w rogu. Próbowaliśmy przeżyć w górach, to teraz będziemy próbowali odnaleźć się w lesie. Na Polak Potrafi wystartowała kampania prościutkiej i sympatycznej gry The Trappers, w której wcielamy się w postać kanadyjskiego trapera, który musi przeżyć w leśnej dziczy. Właściwie mógł się tam nie gubić. Nie, serio. Tak jest właśnie napisane w opisie. Trapper zgubił się w lesie. Może nie jestem zwolennikiem pikselozy graficznej, ale muszę przyznać, że zaciekawił mnie ów projekt, zwłaszcza, że jego twórcą jest 17-latek. Ludzie, ja nawet teraz nie umiem stworzyć gry. Jeżeli zainteresowało Was to, tak jak mnie, klikajcie w link w rogu lub w opisie. I jeszcze mała, duża ciekawostka na koniec. Tinder, czyli co robisz dziś wieczorem? Wbrew pozorom nie jest to żadna propozycja matrymonialna, chociaż mogłaby nią być, gdyby zdarzyło się którejś ze słuchających mnie pań spiknąć się ze mną na tej aplikacji. Dobra, koniec żartów, jestem żonaty i nie mam Tindera. Tak czy siak główną funkcją Tindera ma być poszerzanie naszego grona znajomych i parowanie użytkowników między sobą. Z krążącego na YouTubie teasera doszedłem do wniosku, że to aplikacja dla ludzi, którzy nie mają z kim imprezować. Wiadomo, jesteśmy coraz bardziej zajęci, coraz bardziej ekspresyjni, kolejne aplikacje zabierają nam czas, bo musimy się na nich udzielać i tak dalej. Nie? No to może zajrzyjcie do sklepu. Link oczywiście w opisie i gdzieś w rogu. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to proszę zalajkujcie, a jeżeli chcecie być na bieżąco z newsami ze świata gier, zapraszam do subskrypcji. Jeżeli natomiast macie jakieś ciekawe newsy, które według Was powinny znaleźć się w kolejnym odcinku, to zostawcie link w komentarzach pod filmem lub na Facebooku. To by było na tyle. Kolejny odcinek jak zwykle w czwartek o 18:00. Dla GameBy nawijał Bartek Sztobryn. Cześć!